10. The Line, Arabia Saudyjska, koszt 500 miliardów dolarów. The Line to nowy projekt Saudyjczyków, który można albo pokochać, albo znienawidzić. Planują oni zbudować miasto w formie jednego budynku o długości 170 km. Elewacja zewnętrzna ma być zrobiona z luster, by odbijać pejzaż wokół, pustynię. Jednobudynkowe pionowe miasto złożone z mniejszych modułów poskładanych jak klocki połączone podestami dla pieszych celowo pomieścić ma 9 milionów mieszkańców. Ma mieć szerokość 200 metrów, a długość 170 km. W konsekwencji będzie jednocześnie biegło przez tereny przybrzeżne, pustynne jak i górzyste. Łącznie, jak poinformowano w komunikacie prasowym, ma mieć powierzchnię 34 km2. 1 sierpnia 2022 w mieście Jeddah w zachodniej części Arabii Saudyjskiej otwarto wystawę poświęconą The Line. Pomysłodawcy ujawnili szczegółowe wizualizacje miasta przyszłości, organizując spacery po ekspozycji z komentarzem w języku arabskim i angielskim. Inwestycja ma kosztować około 500 miliardów dolarów. 170-kilometrowy pas połączonych ze sobą społeczności przyszłości ma odbyć się bez samochodów i dróg, a głównym wyznacznikiem zabudowy będzie natura. Mieszkaniec tego miejsca ma mieć nie więcej niż 5 minut drogi do wszystkich najważniejszych punktów usługowych każdego miasta, przedszkola, sklepu czy punktów rozrywki. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma STS, legalny polski bukmacher z najlepszymi bonusami na rynku, który w związku z rozpoczynającymi się Mistrzostwami Świata w Katarze przygotował specjalną akcję o nazwie Jesteś gotowy, wygraj mundial. Akcja składa się z 5 etapów, w każdym z nich czeka 5 zadań. Im więcej z nich wykonasz, tym większy bonus dostaniesz. Za wykonanie wszystkich zadań możesz zgarnąć łącznie aż 500 zł. Nie czekaj, zapisz się już teraz. Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem, rejestrując się z kodem TOP10, możesz skorzystać ze specjalnej oferty powitalnej. Czeka na Ciebie aż do 1660 zł bonusu, na które składa się 1500 zł bonusu przy 3 pierwszych wpłatach, dodatkowe 60 zł za wykonanie prostych zadań i 100 zł zakładu bez ryzyka. W skrócie wygrana albo zwrot stawki. Link do rejestracji znajdziesz w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętaj o kodzie TOP10, oferta skierowana jest tylko dla osób pełnoletnich. 9. Zapora Liangeku, Chiny. Budowa tej tamy rozpoczęła się w październiku 2014 i ma zakończyć się w grudniu 2023. Jest to betonowa tama obecnie budowana na rzece Yalong w prowincji Sichuan w Chinach. Zapora ma mieć wysokość 295 metrów i być najwyższą zaporą nasypową w kraju i będzie napędzać elektrownię o mocy 3000 MW. Główne prace na zaporze oficjalnie rozpoczęto w październiku 2014. Uruchomienie pierwszego generatora miało miejsce w 2021, a zakończenie całego projektu ma być w 2023. Kiedy zbiornik zapory się zapełni, wymusi to relokację niemal 5000 osób. Pojemność magazynowa zbiornika ma osiągnąć 10,8 miliarda metrów sześciennych, a roczna produkcja energii ma przekroczyć 11 miliardów kilowatogodzin. Dorzecze rzeki Yalong jest jedną z chińskich baz czystej energii, a eksploatacja elektrowni wodnej pomoże złagodzić niezrównoważone wytwarzanie energii w Syczuanie i będzie promować wysokiej jakości rozwój pasa ekonomicznego Yangtze. 8. Falcon City of Wonders, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Taj Mahal, Koloseum, Krzywa Wieża, Mur Chiński, egipskie piramidy to tylko niektóre ze słynnych światowych nieruchomości, jakie mają stanąć w Dubaju. Na zaprojektowanym na kształt sokoła, bo wizerunek sokoła widnieje w godle Zjednoczonych Emiratów Arabskich, obszarze o powierzchni ponad 3,5 km2 mają stanąć najbardziej spektakularne obiekty światowej architektury. Jak niemal każdy podobny projekt uruchamiany w Dubaju, taki Falcon City jest terenem samowystarczalnym, wyposażonym w pełną infrastrukturę, sprawującym jednocześnie funkcję nie tylko turystyczną, ale i mieszkaniową oraz biznesową. Projekt sięga 2005 roku. Obecnie uruchomione jest jedynie lewe skrzydło, prace nad resztą trwają. 7. Nowe miasto Al-Galala, Egipt. Galala Mountain Project to jeden z największych egipskich projektów. Jest zbudowany pod nadzorem Urzędu Inżynierii Sił Zbrojnych. Projekt jest jednym z 253 ważnych projektów narodowych w Egipcie. Został zlokalizowany na płaskowyżu Galala. Obszar Galala wnosi dużą wartość do projektu, ponieważ jest odrębny geograficznie i ma wyjątkowy charakter. Celem projektu Galala City jest przyczynienie się do rozwoju Egiptu
poprzez stworzenie nowych zintegrowanych społeczności miejskich o wysokich międzynarodowych standardach. Projekt wychodzi na wybrzeże Morza Czerwonego i oprócz społeczności mieszkalnej zapewnia również dobre miejsce dla rozwoju wielu firm, głównie z branży budowlanej i turystycznej. Miasto przyciągnęło wiele inwestycji o wartości ponad 100 milionów dolarów ze względu na swoje wyjątkowe położenie i urokliwy charakter. Oprócz tego miasto to wyjątkowa jednostka edukacyjna. W mieście znajduje się również uzdrowisko oraz obiekty o charakterze turystycznym. 6. Wyspy Hazar, Azerbejdżan. Około 100 miliardów dolarów. Hazar Islands w Azerbejdżanie to archipelag sztucznych wysp na Morzu Kaspijskim, na których ma powstać nowoczesny kompleks mieszkaniowo-handlowy. Rozmach planowanej inwestycji sprawia, że nazywa się ją Nowym Dubajem czy też Wenecją Kaukazu. Na 41 sztucznych wyspach, niektóre źródła mówią nawet o 55, powstanie miasto przyszłości, w którym zamieszka około miliona ludzi. Specjalnie dla nich powstanie 150 szkół, 50 szpitali, galerie handlowe, parki, przystanie jachtowe, teatry, kina, restauracje i tor Formuły 1. Hazar Islands mają przyciągnąć inwestorów z Rosji, Bliskiego Wschodu i Chin. Zakończenie budowy kompleksu planowane jest około 2025 roku. Do tej pory powstało kilka wysp i ponad 20 budynków. Realizacja inwestycji pochłonie 100 miliardów dolarów. Wszystkie budynki zostały zaprojektowane tak, aby były odporne na trzęsienia ziemi 9 stopnia. W planie miasta przewidziano również 150 mostów oraz duże lotnisko, które ma połączyć wyspy ze stałym lądem. 5. Zapora Rogun, Tadżykistan. To nieukończona zapora wodna w Tadżykistanie zbudowana na rzece Wachsz, pierwotnie planowana na 335 metrów wysokości, o 35 więcej niż najwyższa obecnie zapora nurecka, znajdująca się także na rzece Wachsz. Prace budowlane przy zaporze rozpoczęły się w roku 1976, jednak zostały zawieszone po rozpadzie ZSRR. W 1993 roku budowa została zniszczona przez powódź, która przelała się przez 45-metrowy wał ziemny i stopniowo go wypłukała. W październiku 2004 rząd Tadżykistanu podpisał umowę z rosyjską firmą w celu dokończenia budowy. W wyniku konfliktu o końcowy rozmiar i rodzaj zapory umowa została rozwiązana. W 2007 roku rosyjski rząd ogłosił, że zamierza wesprzeć budowę. Według władz obecnie przy budowie zapory pracuje około 20 tysięcy osób, a do 2008 roku koszty budowy przekroczyły 1,5 miliarda dolarów. 4. Forest City, Malezja. 100 miliardów dolarów. Po sukcesie Vertical Forest w Mediolanie pracownia Stefano Boeri Architekti planuje kontynuować badania nad nową generacją architektury i środowiska miejskiego, która ewoluuje w obliczu zmian klimatycznych. Takie miasta to przyszłość naszej planety. Wcześniej na tym terenie planowana była budowa potężnego centrum handlowego. Na szczęście plany się zmieniły i teraz miejsce to przeznaczono na znacznie bardziej innowacyjną realizację. Forest City ma zająć obszar o powierzchni 557 hektarów, z czego aż 400 hektarów ma zajmować zieleń. W mieście ma pojawić się 7,5 miliona roślin 400 gatunków i będzie to pierwsze azjatyckie miasto last autorstwa Stefano Bolieri. Znajdą się w nim biura, domy, hotele, szpitale i szkoły, które będą całkowicie pokryte przez roślinność. Ta nowa tkanka miejska ma pomieścić 30 tysięcy ludzi, wchłonąć prawie 10 tysięcy ton dwutlenku węgla i 57 ton zanieczyszczeń rocznie oraz wyprodukuje około 900 ton tlenu. Największą jednak innowacją projektu jest obecność roślin i drzew na każdym budynku, niezależnie od jego rozmiarów i funkcji. 3. Indonezja. Nowa stolica. Nusantara. To proponowana stolica Indonezji, której inauguracja ma nastąpić w 2024 roku. W 2019 zdecydowano o przeniesieniu stolicy Indonezji z Dżakarty. Nusantara zostanie w całości wybudowana na wschodnim wybrzeżu wyspy Borneo. Koszt budowy przyszłej stolicy przeszło 270-milionowego kraju, szacuje się na 466 bilionów rupii, czyli 32 miliardy dolarów. Nusantara ma zastąpić jako administracyjne centrum zatłoczoną i mierzącą się z problemami środowiskowymi Dżakartę. Tę niemal 11-milionową metropolię coraz częściej nawiedzają powodzie, a w przyszłości miastu będzie zagrażał podnoszący się poziom mórz. Jednak krytycy wskazują m.in. na problemy, jakie może stwarzać cała inwestycja dla środowiska, w tym zamieszkującej Borneo populacji orangutanów oraz na zagrożenie pożarami lasów. Uroczyste wbicie pierwszej łopaty miało odbyć się w 2020 roku, jednak zostało opóźnione.
Rząd jednak nie zmienił oficjalnego harmonogramu, zgodnie z którym dżakarckie urzędy miały przenosić się na Borneo w kilku fazach, począwszy od 2024 roku. Prace koncepcyjne i przygotowawcze niezmiennie trwają od 2020. 2. Zapora Mambilla, Nigeria. Rząd Nigerii podpisał dwie umowy z chińskimi firmami Sinho Hydro oraz Geshub Group dotyczące warunków i zakresu współpracy związanej z budową nowych hydroelektrowni. Chodzi o dwie instalacje Mambilla o mocy 3000 MW oraz Zungeru o mocy 700 MW. Projekty są w sumie warte ponad 3,5 miliarda dolarów. Większość kosztów budowy zostanie pokryta z pożyczek udzielonych przez Chiny. Mambilla to wielki projekt elektrowni wodnej generującej 3500 MW energii o łącznej wartości 5,8 miliarda dolarów. Nigeryjski boom gospodarczy i jeden z największych przyrostów naturalnych na świecie potrzebuje energii, której konsumpcja szybko rośnie. Rząd w końcu postanowił zainwestować, a budowa ruszyła pełną parą. 1. Madinat al-Harer, Kuwait. Koszt około 632 miliardów dolarów. Na wybrzeżu Zatoki Perskiej Kuwejtczycy chcą zbudować nowe miasto, na które ma się składać dzielnica mieszkalna, centrum biznesowe, galerie handlowe, port i rezerwat przyrody. Nie może zabraknąć też górującego nad wszystkim wieżowca. Mubarak al-Kabir Tower ma mieć 1001 metrów wysokości, tak żeby to wszystko ładnie nawiązywało do tytułu baśni z Tysiąca i Jednej Nocy, tłumaczą inwestorzy. Na razie jednak projekt został wstrzymany. Powód? Ten sam co zwykle, czyli brak pieniędzy. Superwieżowiec, którego budowa może potrwać nawet 25 lat, powstanie w ramach większego projektu o nazwie Madinat al-Harer. Na jego zrealizowanie przeznaczono 86 miliardów dolarów, za które powstanie m.in. port lotniczy czy rezerwat na pustyni. Przewidziano też budowę mostu, który połączy cały kompleks z Kuwait City, położonym po drugiej stronie zatoki. Szacuje się, że cała inwestycja może pochłonąć ponad 600 miliardów dolarów. Przypominamy, że partnerem dzisiejszego odcinka jest STS, w którego akcji Wygraj Mundial można zgarnąć nawet do 500 zł. W opisie i w karcie znajduje się link do rejestracji i pamiętajcie o kodzie TOP10. Oferta tylko dla osób pełnoletnich.